Ten podły je glut spysiński. Troszeczkę się spóźniłam, godzinę, a już nie chciałam wchodzić na Discorda i wam pisać, że mam opóźnienie, bo jeszcze tym bardziej bym później zaczęła. W międzyczasie przed live'em... To ten ospa jest tak jak nasz zarost? No dzięki, nie? Nagrywałam film na mój kanał. Zaczęło się od tego, że musiałam nagrać film z życzeniami urodzinowymi dla Pawła z Pomorza, z okolic Wejherowa, który dzisiaj kończy 14 lat. Serdecznie go pozdrawiam i jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. Życzenia te zamówił jego brat, 22-letni Mateusz. Obu chłopców serdecznie pozdrawiam, jest mi bardzo miło, że takie młode osoby mnie oglądają. Postaram się... 50 lajków do 1000 na live'ie. No jak ktoś jeszcze nie zostawi, to możecie zostawić, jak najbardziej, pewnie, że tak. Poprawić i żeby... Ale wiesz, takie punche z miłością? Oczywiście, że tak. Skąd sushi? No zobaczymy, natomiast w Gdańsku, jeśli chodzi o takie najlepsze, to według mnie to jest sushi rola przy Oszą. Jakoś tak. Bardzo fajne. Live były ciekawe również dla takich młodych odbiorców. Bo do której live? Paweł ma 14 lat, chodzi do 7 klasy szkoły podstawowej. Jego zobaczymy brat zamówił dla niego film. No i Paweł jest w wieku mojej córeczki Marysi, która też chodzi do 7 klasy. Słuchajcie, szok, że ale pamięta takie rzeczy, nie? Że wie takie rzeczy w ogóle. Pani, robię live'a z mojego domu, z mojej pracowni w Krakowie przy ulicy Cyglarskiej. Mhm. I z tym, że nie jestem sama. Jej jest bardzo miło, że ją młodzi oglądają, bo ona robi młodszych. Jest mi... Gdyni jest sushi tata, za którego obecnie dało mi się pokroić. Nice. Jak to do której? Do końca, dokładnie. Mój kolega, który mi dotrzymuje towarzystwa, żebym nie była sama. W razie A w Gdańsku polecać jakieś sushi, może? Problemów z internetowymi hejterami. Na wstępie, zanim połączę się z podium, chciałabym powiedzieć, że dobrze się czuję fizycznie, dobrze się czuję psychicznie. Fajnie, nie zamierzam sobie zrobić żadnej krzywdy, nie zamierzam nikogo skrzywdzić. Dobrze. Nie planuję popełnić żadnego przestępstwa, żadnego wykroczenia. Fajnie. Ani nic dziwnego mówić na tym live'ie. Dobrze. Nie będę krytykować policji, służb, urzędów, dobrze, służb, fajnie. Różnych instytucji, sądów, no może trochę. Kochani, no. Słuchamy, kochana. Inne działania, byłam u prawnika, wysłałam pisma na policję tutaj miejską, okręgową i nawet do ministerstwa MSWiA. Mhm. W związku z tym, że no, mam problemy tutaj z internetowymi hejterami, którzy zakłócają moje live'y. Tak. W taki sposób, że w czasie tych live'ów wzywają złośliwie różne służby ratunkowe. Wiadomo, ABW, USB. USA. Niejednokrotnie potem muszę przerwać live'a. Chciałam powiedzieć, że złożyłam pisma, w których będę żądać, żeby ustalić dane osób, które w okresie ostatnich 3 lat bezpodstawnie wzywają mi do domu różne służby ratunkowe i policję, dlatego że to się wiąże z wydatkami bardzo dużymi ze Skarbu Państwa, takie interwencje. Aha, ona się tym przejęła. Ona się przejęła tym, że ze Skarbu Państwa lecą pieniądze, nie? Prezes Panko, baw się dobrze, na Cymonki. Lerlot, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, dziękuję za obecność i dziękuję za ogromne naprawdę wsparcie. I za donaty, i za przejście na poziom wyżej, i za podarowanie pakietów wspierania jeszcze. Bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę doceniam, bardzo, bardzo mocno doceniam. Są bardzo drogie. Jak również to zakłóca, wręcz rujnuje moją pracę, moje życie osobiste, rodzinne i zawodowe. Gyozilla na garnizonie, tam sushi mają, to jest zarąbisty ramen, okej. Okay. I no jest to bardzo trudna sytuacja. Mati, widzisz, krakowska policja to hejterzy Eli. Aha, dobra. Natomiast bezpodstawne wzywanie jakikolwiek Cerber, służb staram się. Jest karalne. Wprowadzanie w błąd instytucji urzędów, policji, służb, sądów. Jest jeszcze szansa na bicie 1000 lajków, lecimy. Nic za to nie dostaniecie, ale podarujecie tym uśmiech. No, możemy tak zrobić, no, to wspólny nasz kanał, wspólnie sobie siedzimy, więc jeśli jeszcze ktoś nie zostawił lajka, to możecie. Możecie, no zróbmy to, czemu nie, no, bo ładnie będzie wyglądało. Tak również jest to forma nękania i prześladowania, więc wobec wszystkich osób, które do tej pory w ten sposób mi dokuczały, podejmę różne działania. Ciekawe, jakie to będą działania. Wydaje mi się, że ten youtuber, który jest byłym policjantem, zwolnił się niedawno z policji, chyba rok temu. Niedawno. No tego nie wiem dokładnie, kiedy on się zwolnił, ale już jakiś czas temu. Jeżeli nagrał film na mój temat, zawierający nieprawdziwe informacje, kłamstwa... Ja bym naprawdę chciał, żeby ona zacytowała te kłamstwa, ewentualnie wstawiła. Albo po prostu puściła ten film i pokazała, o dobra, tu jest kłamstwo, tu jest kłamstwo. Bo ja tak oglądałem ten film i tam nie było ani jednego kłamstwa, nie?
zrozumienia i takie coś. Ja jestem hejterem, więc to wiadomo, że dla mnie to, że dla mnie nie będzie żadnego, żadnego kłamstwa. Znaczy, że, no, że wszystko będzie prawdą. Niesławiający mnie, to niestety trzeba też założyć, że to, co on zamieszcza na swoim kanale, komentarze na temat różnych wydarzeń, też są przekłamane, bo jeżeli to jest człowiek, który skłamał na filmie o mnie... Nie wstaje, by nie umiem montować, dlatego właśnie powiedziałem, że może mogłaby, wiesz, może mogłaby na przykład no, na monitorze chociaż puścić. Triple J przeszedł na poziom ancymonek, moi drodzy, bardzo, bardzo. Dziękuję, Triple J. Bardzo doceniam. Dziękuję. No to pewnie też kłamie w innych sprawach. Tak, no dobranoc. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Mati ma wstawić fragment. Jak ją nauczysz, może to się uda? Wstawić cały film? No może tak. Więc słuchajcie... Viola, hej. Traktujcie z przymrużeniem oka to, co się mówi w czasie nagrań właśnie takich na YouTube. No bo nie zawsze to ma... To jest nie zawsze prawda. To się czasami po prostu mija z prawdą. Tak? Słuchajcie, przede wszystkim on twierdzi, że ja mam problemy z policją krakowską. Nie, Ela, absolutnie nikt tak nie myśli. Ostatnie twoje live, na których policja wyważała ci drzwi i skarżyła się, że zepsuli ci drzwi i będą musieli za to płacić, absolutnie nie wskazują na to, że masz konflikt z policją. W przeciągu jednego tygodnia byli u ciebie dwa razy i dwa razy nie byłaś w stanie w ogóle do nich mówić. Tak więc, no, gdzieś tam podejrzewam, że jednak ten konflikt z policją jest. Ja nie mam żadnych... Zaraz powiem, że wielu policjantów tutaj widzowie i fani, bardzo możliwe. ...problemów z policją krakowską, jestem osobą niekaraną. O! Wszelkie jakieś tutaj interwencje związane z moją pracą na YouTube... Ona nie jest tą modelką z Krakowa od paczkomatu? Nie zdziwiłbym się. Policja... Dokładnie, ona nie ma problemu z policją. To policja ma problem z Elą, Gavin. Się wyjaśniły i... udowodniłam, że nigdy nic niewłaściwego nie mówiłam na live'ach, nie było żadnych podstaw, żeby mi tutaj przysyłać... Ela, mówiłaś. Mówiłaś, to wystarczy wejść na twojego live'a. Mówiłaś. Jezu. Policja, tym bardziej takie transmisje przerywać. Omczuchu jeden. Druga sprawa, ten mężczyzna nie ma w ogóle żadnej informacji na temat mojej sytuacji rodzinnej. Mhm. W swoim filmie przedstawiał jakieś nieprawdziwe teorie. Pewnie nieprawdziwe teorie, o których sama publicznie mówisz. I o których można przeczytać w internecie. I o których można przeczytać w różnych miejscach. I usłyszeć w jeszcze innych miejscach. Także... Shiro, spokojnie, luzik. Na luzaczku. Ciesz się, że ten, że nie musisz golić głowy i tyle wystarczy. Tam zasłyszany, czy przysłano mu jakieś informacje, których w ogóle nie sprawdził. Nie mam żadnych zarzutów postawionych, żebym nawoływała do skrzywdzenia mojej córki. Mało tego, Sąd Krakowski oddalił te zarzuty prokuratury. Jest postanowienie z początku tego roku, z którego wynika jasno, że byłam bezprawnie zatrzymana, bezprawnie zabrano mi sprzęt, bezprawnie mnie rozdzielono z córką. W jaki sposób się córką zajmowałam, no to odsyłam tego mężczyznę do nagrań na moim kanale, bo wszystko jest. Mhm. Jak spędzałyśmy wakacje, jak o nią dbałam, jakiego rodzaju miałyśmy relacje. Ja też pamiętam, jak o nią nie dbałaś, to też ciekawe było. No tak, jeżeli już się o kimś robi nagrania, to należałoby mimo wszystko poświęcić trochę czasu i poszukać faktycznie tych faktów. No ale on właśnie, to jest najlepsze, że on, że Bagieta na swoim filmie faktycznie poszukał faktów, bo pokazał te nagranie, pokazał jak wyglądało te zabieranie córki nad morze, a ona mówi jakby tego, znaczy ona najprawdopodobniej tego nie widziała. Bagieta trochę źle gadał, bo widać, że nie zna uniwersum dogłębnie, na przykład o łapaniu Andrzeja na dziecko, Ela się przyczepi do takich rzeczy, a do reszty nie odniesie. No może a tak. A najlepiej może by było, tak. Jakbyś się zapytał osoby, która na ten temat wie najwięcej, czyli mnie. Czyli Mateusza Spusińskiego. Nie jest prawdą, żebym ja tutaj hałasowała za głuszenie. Znaczy nie wiem, czy najwięcej. Wystarczy... Ja nie wiem. Ja w pewnym momencie odbiłem, później znowu zaczęliśmy oglądać. Wiem dużo, natomiast czy wiem najwięcej? Wydaje mi się, że na przykład Ela Vampir może wiedzieć najwięcej. Tak mi się wydaje. Ewentualnie ze mną z Elą Vampir usiąść i wtedy, to wtedy wszystko już. Ciszę nocną w mieszkaniu, gdzie jestem. Nie mam żadnego zakazu live'owania, to są jakieś następne plotki. Nie ma się czym chwalić. Ja się nie chwalę, tylko żalę. Chwalić się, czy żalisz, żalisz w tym wypadku. Który się rozpowszechnia. Dlatego, że to wy głośno słyszycie muzykę, którą ja puszczam, a ja ją słyszę cicho, bo ja sobie mogę regulować głośność. Mogę sobie regulować to, co sama słyszę, i mogę regulować to, co wy słyszycie. Także tak się składa, że umiem sobie to ustawić.
Hekso też? Ten mężczyzna twierdził w swoim filmie na mój temat, sierżant Bagieta. No dobra. Próbowałam ustalić, jak on się nazywa, ale nie znalazłam. Może, bardzo dobrze. Może mi napiszecie, jak on się nazywa naprawdę. Mhm. On twierdził, Jan Kowalski. Twierdził, że przestałam zajmować się usługami fotograficznymi, ponieważ talentu nie można sobie kupić. Okazało. Nie no, zajebiste. Ja bym taką chciał sesję. Się, że tak, ja nie taką z kości... O, takie coś w rolkach. Chciałbym w chuj takie zdjęcie mieć. Bardzo mi się podoba. I przestałam się tym Nie pójdziesz do przodu, jak będziesz dalej siedział w jej uniwersum? Spokojnie, idę do przodu i dobrze mi wychodzi za okiem. Ale uwagi, rozumiem twoje obawy, rozumiem. Miast, ja się nadal... Aczkolwiek dzisiaj tak naprawdę skupiliśmy się na materiale Bagietsona, wiesz? Teraz oglądamy tylko odpowiedź, ale rozumiem twoje obawy, krokodyla noga, rozumiem. Tym zajmuję, tylko... Ta jedna ciotka na Facebooku, tak, no. Czemu na live są jakieś reklamy, mam dosyć to jakaś czwarta? Dobrze, bardzo, to jest oryginalne zdjęcia? Tak. To jest w tym wszystkim naj... I sobie dokończcie. Po prostu przestałam wynajmować lokal na studio fotograficzne. O, taki bym chciał z orłem. Bo czynsz za ten lokal... O, takie coś. Fajne. Jak chodzi tutaj po niczym, to jest super. W kilkunastu latach wynajmowania wynosił prawie 5000 złotych miesięcznie. Zebra wisi, o, należy. Ma to głębiej jakoś, nie? Miesięcznie nie było mnie na to stać i po prostu zrezygnowałam. Można zamówić takie. Musisz do niej zadzwonić, ewentualnie się mówić, natomiast kwestia jest taka, że możesz się umówić na zdjęcia. Ona może je wykonać, natomiast czy dostaniesz te zdjęcia, to już jest zupełnie inna kwestia. Przeniosłam się z pracy do domu. Tak, ten mężczyzna, sierżant Bagieta, kłamał na swoim filmie, że ja rzekomo... Jest. Robią zdjęcia ślubne, czy jakieś w ogóle usługowe klientom. No. Wstawiałam do tych nagrań siebie. Nie, no absolutnie nie. I zdaje się, że powiedział w swoim filmie, że dawałam jakieś swoje nagie zdjęcia do filmów ślubnych moich klientów. No jest to po prostu kompletna bzdura. Zdaje się, że coś takiego opowiada. Przerażające, nie? Ja bym się bał. To mój były mąż na swoich nagraniach. Fantyk Jędrzej. Jest to, tak? Jest to bzdura, nieprawda? Zebra najlepsze? Nie wiem, z tym orłem mi się to bardzo podobało. Mam bardzo dużo maili od osób, którym rejestrowałam, robiłam filmy, zdjęcia ślubne i mam dużo podziękowań, pozytywnych opinii. Wszyscy byli zawsze bardzo zadowoleni. Przede wszystkim z tego powodu, że ja zawsze robiłam bardzo dużo zdjęć na ślubie, około 1000. I bardzo dużo nagrywałam. Właściwie wszystko. Wychodziło około 4 godzin nagrań z takiego dnia ślubu. Z czego potem robiłam taką godzinną wersję filmu, żeby szybko można było sobie oglądać, ale też klienci dostawali na płytach. Wersja na opinię, czekam na lynch, ale ona jak była młoda, to mogła być nawet ładna. Nie przeczę. Ja do pewnego momentu mówiłem, że ona mając 50 lat wygląda naprawdę nie na swój wiek, że wygląda dobrze. Ale to mówiłem jakieś 2-3 lata temu. Popatrz, jaka jest różnica tutaj, jak wygląda Ela. A jak wyglądała, jak komentowała mój film. Czekaj, Ela Gavin komentuje z Pysińskiego. Czy chyba tutaj, patrz. Trwa. Patrz tutaj, 2023 lata temu. To jest jaka różnica? Kłótnia w twoim wykonaniu, bo w mojej, z tej czwartej w nocy, to jest moja sprawa, moje tajemnice, nikt o tym nie wie. A poza tym, gdzie jest w ogóle powiedziane, że jak ja coś piszę i mówię, to jest w ogóle prawda? To mając 50 lat wyglądała okej. Okay. Ja to mówiłem nawet kiedyś, nie? Natomiast tutaj jest po prostu już alkoholiczny, no bardzo, bardzo, to jest oczywiście, że tak. Alkohol swoje robi, oczywiście, no i to widać, po prostu widać to gołym okiem. Natomiast jak miała, natomiast te stare filmy, to już wiesz, to już też inaczej, nie? Nagrań z takiego dnia ślubu. Nie no, ona jakoś tak do 2020 wyglądała jeszcze niczego sobie. Teraz przez te 2 lata postarzały się jakieś 10 lat. Znaczy, czy 10? Nie powiedziałem, że 10, natomiast po prostu widać, wiesz, napuchnięcie, widać zmęczenie. Zajebiste, nie? Z czego potem robiłam taką godzinną wersję filmu, żeby szybko można było sobie oglądać, ale też klienci dostawali na płytach i w postaci cyfrowej te wszystkie nagrania, jakie powstały, czyli to nawet było czasami do 5 godzin. Mhm. To inni fotografowie czy filmowcy tak nie robią, oni dają tylko jakieś tam udane ujęcia, a resztę sobie zostawiają. Ja dawałam wszystko, co zrobiłam, dlatego że z reguły było to bardzo fajnie wykonane, nie miałam się czego wstydzić i zawsze przekazywałam. Zabrałam urodę, ale byłam zazdrosna. No wiadomo. Dużo materiałów. Nie liczyłam sobie drogo za te usługi, bo tam około 1000 zł za sesję zdjęciową.
Kiedy ten pakiet usiadł? No, najgorszy sort człowieka. Około 1000 zł za filmy, zresztą najgorsze barany tu siedzą. Robię. Ze mną na czele. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Nie miałam żadnych jakichś pakietów, zestawów. Nie był problemem nigdy dojazd. Praca przez nawet kilka dni. No, ja myślę, że ją coś innego dojeżdżało, nie? I ogólnie też bardzo dużo robiłam zdjęć portretowych przez te ostatnie 20 lat i nadal robię. Także... O. Słuchajcie, no nie wiem, dlaczego ten człowiek, ten mężczyzna komentuje moją pracę, skoro on nie zna szczegółów, nie był, nie czytał opinii moich klientów, tylko... No właśnie czytał. Czytał i można to w internecie przeczytać. Bardzo, bardzo szybko, bardzo łatwo. Powtarza jakieś bardzo plotki śmiesznie. I kłamstwa innych osób, które mówią takie rzeczy, żeby mi dokuczyć i zaszkodzić. Mhm. To tak jak ja bym opowiadała, że on był nieuczciwym, skorumpowanym policjantem, bo coś takiego słyszałam. Mhm. No przecież nie można takich rzeczy powtarzać, nie mając... Ale jak przeczytasz opinię o szali sierżancie Bagiecie, to ewentualnie, ale tutaj faktycznie można. Na to żadnych dowodów. No i dużo jeszcze mówił... Madison rezygnuje z suba non-stop, klik, przerwanie, gadanie, coś od rzeczy, klik, gadanie o czymś innym, klik i znowu co innego. To... No rozumiem. Rzeczy na tym swoim filmie. Trzymaj się. Taki bardzo krzywdzący. Ban 9-3. Wobec mnie. Cześć. Czuję się urażona. I... No będę musiała złożyć skargę. Być może podejmę jakieś kroki takie związane z odszkodowaniem za szkodzenie mojemu wizerunkowi, bo... Ja myślę, że na przykład jeśli chodzi o Legawin, to ona mogłaby ewentualnie siebie pozwać za szkodzenie swojemu wizerunkowi, ponieważ nikt nie jest w stanie tego wizerunku bardziej spieprzyć Eli niż sama Ela. Dosłownie. No trzeba zacząć reagować zarówno na te tutaj zgłoszenia, interwencje w domu, jak również na to, co się o mnie nagrywa. A nagrywa się prawdę. Bo to jest bardzo krzywdzące. Natomiast szukałam sobie w internecie informacji o tym twórcy i fakt jego odejścia z policji jest dosyć niejasny, bo... Owiane tajemnicą. To, co on mówi, nie pokrywa się też z informacjami, które są w internecie. Też zasięgnęłam trochę informacji, bo zajmuję się dziennikarstwem interwencyjnym, także też sobie pozwoliłam zrobić mały wywiad na jego temat. Mhm. Dotarłam do informacji, że na przykład on w czasie swojej pracy fotografował różne dokumenty dotyczące osób zatrzymanych i udostępniał to w internecie z danymi tych osób, czy były tam w tych dokumentach dane, z których można było znaleźć, po prostu wywnioskować, kim są te osoby. No to rzeczywiście policjant nie powinien tak robić, ale tutaj chciałam nadmienić, że ja te informacje znalazłam w internecie, natomiast jaka jest prawda, to tego nie wiem, więc to nie chcę pasuje? No w sumie tak. Też powtarzać jakieś prawdy. Działa, nie? Wydaje mi się w każdym razie, że jeżeli on miał kilka postępowań dyscyplinarnych, to były do tego bardzo poważne podstawy, nie tylko te fakty. 4 godziny muszę wstać, no ja potem filmie też kończę, lecę spać. O których on wspomina, bo żeby w ogóle zacząć takie działania, lecę to... spać, bo rano jeszcze będę dla was nagrywał coś, a w sobotę kolejny live. No to muszą już być naprawdę poważne jakieś... Stąd to gadanie nie ma przypadkiem paragrafu. No właśnie tu się zastanawiam, że za pomawianie, że on robił jakieś zdjęcia, rzeczy, których nie powinien. Wydaje mi się, że za to... Może coś być, aczkolwiek nie wiem, no bym musiał też Bagietsona zapytać. Podstawy. Niekompetencja czy nie subordynacja policjanta, że się po prostu wszczyna takie postępowanie dyscyplinarne. Bo normalnie to te skargi, które ja składałam w czasie moich kontaktów z policją, to wszystkie były umorzone i nikt nie miał żadnych postępowań dyscyplinarnych, chociaż byłam w różny sposób traktowana w czasie tych interwencji. Prawidłowo. Więc jeśli on miał takie postępowania, no to musiał rzeczywiście robić rzeczy, których policjantowi nie wolno robić. No, ale to jest w tym momencie jakieś domniemanie z mojej strony. No ale szkoda, że ten sierżant Bagieta się okazał takim... Chciałoby się powiedzieć... Ja myślę, że on się chciał wybić na tobie. Tak jak psychotrop, wiesz... Balans 3-6. Co ja zrobiłem? Wyłączyłem? To mają dużo wyświetleń chyba tym. Ale to jest w tym momencie... Cześć, Zajgło. Fajnie, że byłeś. Jakieś domniemanie z mojej strony. No ale szkoda, że ten sierżant Bagieta się okazał... Ja myślę, że on się chciał wybić na tobie. Tak jak psychotrop, wiesz, podpatrzył, że ci co cię wyśmiewają, to mają dużo wyświetleń chyba tym tropem puszczy. No, tak. Albo zazdrościł wykształcenia. I urody. No ja bym cię Ej, sery, kto to jest? Bo to już nawet nie jest śmieszne, nie? Że w pewnym momencie było takie... No, faktycznie może być śmieszne, że i tak mówił, ona w to wierzy, ale teraz jest takie... Co to kurwa jest? Paliu tobie jego skejtowali. To znaczy, on miał jakiś problem, bo zaczął tam opowiadać w tym filmie, że rodzice mi wszystko kupili,
Jako, że mam już dzień kobiet, to wszystkim kobietom życzę kota w pudełku, a ja wszystkim kobietom życzę wszystkiego dobrego. A ja to wszystko spierdoliłam. Czyli z tego jest wniosek, że jemu chyba jego rodzina nic nie kupiła. Od razu dla mnie to jest... Tak, on opowiadał, że on jest taki średnio właśnie zamożny. Dla mnie to jest oczywiste. I nawijał w tym filmie, że mój ojciec był profesorem akademickim, mama pracowała na uczelni. Też jakiś miał po prostu problem z tym. Co on mówi? Pewnie problem miał z twoimi rodzicami, a nie to był. Nie no, szkoda no. Ja myślę, że jego jedynym motywem do tego chamskiego filmu na mój temat to chyba było to, że po prostu on ma inne poglądy polityczne niż ja, bo jakoś tak nie widzę innego powodu. A co on tam takiego powiedział? A już nie chcę o nim opowiadać, bo to nie jest specjalnie jakiś tam temat ciekawy, nie? Dziękuję za oglądanie. Ja, moi drodzy, też dziękuję za oglądanie. Lecę spać.